Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam kilka słów o najnowszych produktach marki Quadralite. Będą to produkty serii TEALED. Są to lampy światła stałego, przeznaczone dla różnego grona odbiorców. Od najprostszych lamp małych paneli LED-owych do dużych paneli LED-owych, które mogą świetlić już spokojnie tutaj większy plan filmowy czy fotograficzny. Quadralite TEALED 150. Jest to pierwsza lampa Quadralite'a w takim ciekawym, podłużnym kształcie. Lampa jest wymiarów 10x29 cm. Jeżeli chodzi o mocowanie tej lampy do urządzeń bądź statywu, mamy dwa mocowania statywowe. Jedno mocowanie statywowe w głowicy, drugie mocowanie statywowe z boku lampy, przez co możemy zastosować tutaj oświetlenie takie pionowe. Oczywiście możemy zamontować tą lampę również na stopce aparatu bądź naszej kamery. Głowica w tej lampie jest regulowana, możemy świecić ją pod różnymi kątami. Jeżeli chodzi o zasilanie tej lampy, mamy dwie opcje do wyboru. Pierwszą opcją jest bateria typu NPF. Jest to najpopularniejsze w tej chwili chyba zasilanie do lamp LED-owych. Niedrogie zasilanie przede wszystkim. Tutaj jest najprostsza bateria NPF 550. Proste załączenie, włączenie lampy i lampa świeci. Drugą opcją zasilania jest zasilacz dedykowany marki Quadralite. Polecam jego zakup zaraz z lampą, zasilany normalnie z prądu 230 V. Teraz kilka parametrów takich technicznych. Lampa ma wysokie CRI powyżej 95, co daje nam bardzo wysoką jakość światła emitowanego. Płynną regulację mocy oraz możliwość regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 3200 do 5600 kelwinów. Z ciekawostek jest jeszcze tutaj możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii, którą aktualnie używamy w urządzeniu. Quadralite TEALED 120. Jest to najmniejsza lampka z rodziny lamp LED-owych TEA marki Quadralite. Lampa wymiarów 13x18 cm. Niewielka, można powiedzieć, by wręcz kieszonkowa. Możemy ją zabrać praktycznie wszędzie ze sobą. Zmieści się do każdego plecaka, czy nawet do większej kieszeni w Waszym płaszczu. Mocowanie lampy na statyw oświetleniowy bądź zwykły za pomocą gniazda 3/8 cala. Regulowana głowica do nachylenia lampy praktycznie pod każdym kątem, jaki Wam będzie potrzebny. Zasilanie lampy. Lampa ma dwa rodzaje zasilania. Zasilanie pierwsze jest to dedykowana bateria serii NPF, tak zwana Sony NPF. No oczywiście możemy użyć jakichkolwiek zamienników tutaj. To jest najmniejszy zamiennik typu NPF 550. Około 1,5 godziny pracy na takiej baterii lampa nam wytrzyma. Mamy też możliwość sprawdzenia poziomu naładowania tej baterii tutaj jednym przyciskiem, prostym kliknięciem. Dwa potencjometry, które mamy tutaj do sterowania z tyłu lampy, służą nam jeden do płynnej regulacji mocy świecenia tej lampy, a drugi do zmiany temperatury barwowej od 3200 do 5600 kelwinów. Quadralite TEALED 160. Bardzo prosta lampa Quadralite'a z zbudowanym już dyfuzorem z przodu lampy. Lampa ma bardzo wysokie CRI, powyżej 95. Waży niecałe 300 gram, więc jest to naprawdę bardzo mała, fajna, poręczna lampa, którą możecie zabrać ze sobą wszędzie. Włoży się w każdy plecak, do płaszcza, do kurtki, nikt nie będzie go widział. Dwie podstawowe rzeczy to dwa potencjometry do sterowania lampą. Pierwszy potencjometr jest do sterowania temperaturą barwową światła od 3200 do 5600 kelwinów. Drugi potencjometr służy nam do regulacji natężenia świecenia lampy. Z tyłu znajduje się również przycisk test i w momencie, gdy używamy zasilania bateryjnego, jest to bateria typu NPF, jednym prostym kliknięciem możemy sprawdzić stan naładowania owej baterii. Lampa, dodatkowe zasilanie, jakie możemy tutaj użyć, jest dedykowany zasilacz marki Quadralite, który polecam zakupić jako podstawowe źródło zasilania tej lampy. Bardzo prosta, fajna konstrukcja, bardzo polecamy. TEALED RGB 150. Moim zdaniem najciekawsza lampa z serii TEALED, która pokazała się w ostatnim czasie. Wyróżnia ją to, że mamy tutaj wbudowane już wrota. Za pomocą tych wrót możemy sobie doskonale modelować źródło światła i strumień tego światła przede wszystkim.
Zasilanie standardowe, jak przy innych lampach tego typu, mamy możliwość zasilania za pomocą baterii typu NPF. Proste wpięcie i lampa już działa. Drugim źródłem zasilania jest zasilacz sieciowy do wpięcia po prostu do prądu. Jeżeli nie jesteśmy w plenerze, to polecam zakup jednak zasilacza sieciowego. Na lampie mamy jeden potencjometr i jeden przycisk. Za pomocą tych dwóch właściwie narzędzi ustalamy sobie wszystkie możliwe parametry świecenia. Najważniejszym aspektem w tej lampie jest to, że lampa ma LEDy RGB, czyli możemy tu świecić w różnych, różnistych kolorach, jak tylko nam się zamarzą. Bardzo ciekawą opcją, właściwie na tą chwilę stoi chyba jedyna lampa Quadralite, którą taką opcję ma, jest możliwość sterowania lampą za pomocą aplikacji. Została do tego stworzona specjalna aplikacja Quadralite, chyba Light się nazywa dokładnie mówiąc. I tutaj w tej aplikacji możemy sterować sobie dokładnie tym, czym chcemy. Są wbudowane filtry kolorowe, mamy wbudowane możliwość stosowania różnych efektów świetlnych, na przykład jak syrena policyjna, jak ognisko, jak telewizor. Bardzo, bardzo polecam. To jest najfajniejszy produkt z Quadralite'a, z serii TEA. Quadralite TEA LED 450. Jest to jeden z najciekawszych produktów, które ostatnio pojawiły się w naszym sklepie, jeżeli chodzi o oświetlenie. Lampa ma dużą powierzchnię świecenia. Jest to powierzchnia o wymiarach 25 x 35 cm. Lampa waży około 800 gram bez zasilania. Jeżeli chodzi natomiast o zasilanie, możemy opcjonalnie zasilić lampę za pomocą dwóch akumulatorów typu NPF lub za pomocą zasilacza, który tutaj w zestawie się znajduje. Sterowanie lampy za pomocą dwóch potencjometrów. Pierwszy potencjometr jest to potencjometr od temperatury barwowej światła w zakresie 3200 do 5600 kelwinów, a drugi potencjometr służy tylko i wyłącznie do sterowania mocą lampy. Lampa posiada standardowe mocowanie na statyw oświetleniowy, który należy dokupić sobie osobno. No i oczywiście głowica, która pozwala na regulowanie powierzchni świecenia. Polecam serdecznie, jest to doskonały produkt. Pokazaliśmy Wam dzisiaj 5 lamp marki Quadralite z najnowszej serii TEA LED. Począwszy od 120 do 450, są to naprawdę bardzo ciekawe lampy. Wielkie dzięki za oglądanie, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nas na Facebooku. Co środę mamy dla Was fajne.